Serwus, Janusz Palikot, pozdrawiam serdecznie widzów kroniki filmowej z GoDapi. Bawcie się dobrze, czyli mądrze. Rezerw cukru, które znajdują się pod lecinem. Rezerwy są, pieniądze są, a ludzie w kolejce. Wyobrażacie to sobie? I teraz tak. Janusz Palikot kupuje cukier po 3,50 zł, dokłada złotówkę Ruch Poparcia Palikota i sprzedaje po 2,50 zł. A rząd polski do tej pory nie podjął żadnych decyzji, żadnych kroków w ogóle na Warszawie. Po 2 złote cukier, bo nie będziemy głosować. A to optymalna cena, 2 złote? To już taka, to co wy kupili. A my damy 2, 10. A jak pan myśli, ile kosztuje produkcja? 5. GoDapi 6. Takie samochody wyjechały na 41 miast. A dla wnuków będzie na ospę chorych, biednych, o matko. Moje jest przeszło. Tak, moje teraz. To co pomożecie? Kamerujcie i... Kamerujcie do internetu, ja obejrzę. Dziękujemy na pani kota jeszcze. A mu 5 zł zapłaci. Halo, 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 spokojnie. Ile to będzie? Nagrywaj, pani kota dacie i burmistrza. A dajcie spokój. Ja już drugi raz nie przyjdę, ja dziękuję za 5 zł. Burmistrz to i kupię za 5 zł. Ja więcej nie przyjdę, żeby nie zadać. Babci na dzień nie zadusili. Panie, o godzinie 17 zapraszam. Zapraszam na spotkanie z Janusza Piłogorskim. Jak ja tyle przyjdę. Panie, a 5 kilo dostanę, to mam mogę sprowadzić. Dobrze, proszę panią. Tak? Ale za swoje pieniądze? Słucham? Swoje, ja proszę panią dorzucę. Ja dorzucę. Ja dorzucę, jeśli pani zechce, zechce pani, dlaczego pani tutaj stoi? Na bezrobotnym jestem, to jest pierwsze. Drugie. No proszę, proszę, proszę panią, tak ile gramy idą. Nie, lepiej nie to, co ja wyczytałam w internecie. Ale to dobrze? W Afganistanie, na Fundusz Świadczeń Kościelnych, na PKP, na ZUS, na KRUS, na różne rzeczy. Niekiedy nie ma wyjścia. Nie będziemy zmniejszali do ZUS i KRUS. Ale co by się stało, gdybyśmy ZUS i KRUS połączyli w jedną organizację? Ja nie mówię o stawkach dla rolników i dla nierolników. Zostawić stawki odrębne, nawet. Jeżeli nie mamy chęci, żeby spowodować, że są jedne stawki, albo politycznie można po PSL się nie zgadza, czy coś tam. Okej, oddzielne stawki dla rolników, oddzielne stawki dla nierolników.
Ale jedna organizacja. Po co dwa budynki w każdym mieście? Dwa zarządy, dwie administracje i tak dalej. W dobie komputeryzacji jedna jednostka załatwi wszystko. To są znów miliard, 2 miliardy oszczędności rocznie. Na program komputerowy musimy wydać ponad 10 miliardów. Kilkanaście miliardów złotych. Dalej to nie działa. Idę do ZUS-u, ode mnie pani w ZUS-ie prosi, żebym przyniósł zaświadczenia, które mi wysłali do domu z należną mi składką. Bo oni sami nie są u siebie w stanie wystarczyć. Po tylu latach, po ponad 10 latach co roku przeznaczania kilkuset milionów, miliarda więcej na ten program komputerowy. Jeśli nawet nie są wyremontowane, to można pieniądze wziąć czy z banku, czy z giełdy, wyremontować i w Katowicach, w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie, to są miejsca, gdzie powinny być milionowe dochody. To są w samych centrach, przy rynkach starych miast, dworce. I wszędzie tak jest, ale w bardzo wielu miejscach to są świetne lokalizacje. To jest żyła złota taka spółka. Państwo dostali dworzec gdziekolwiek na rok, na dwa, na trzy, to byście Państwo po roku byli milionerami. A PKP dworce przynosi straty. I tak dalej z każdą spółką po kolei przynosi. Zatem mamy 5-6 miliardów znów dołożeń do tego. Jakie to są postulaty? Po pierwsze, proszę Państwa, finansowanie partii politycznych, w tym też kościołów. Nie budżet politycy, tylko obywatele niech decydują, jak decydują, a w taki oto sposób. Teraz Państwo się rozliczacie z podatku. Macie tam ten 1% kwoty podatku, który musicie zapłacić. I ten 1% możecie sami zdecydować, na co on idzie. Czy na tutaj na bibliotekę, czy na jakąś inną instytucję pożytku publicznego. My proponujemy, aby zwiększyć do 2,5% z tych podatków, które Państwo macie zapłacić, które są już nieuniknione do zapłacenia. Że Wy o 2,5% decydujecie, na co te pieniądze idą. Resztę minister finansów, ale 2,5% to Wy decydujecie, my decydujemy. I na co możecie przeznaczyć te pieniądze? Na partie polityczne? Kościół, związki wyznaniowe lub organizacje pożytecznej. Państwo wiecie, na czym polega problem. Że u nas od kierowania sprawy do sądu do prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 3 lata średnio. Średnia, no ale nie, średnia podaje GUS, że jest, są na pewno i 6, i 7, to wiadomo. Ale średnia jest 3 lata. Tymczasem w Czechach 90 dni. Na Węgrzech 70 dni. Średnia sprawa jest rozpatrywana na Węgrzech. W Polsce 1000 dni, 3 lata. Trzeba zmniejszyć, skrócić ten czas rozpatrywania, żeby te decyzje nie były za 3 lata odpowiedzialności urzędników, tylko zapadały po paru miesiącach. Jak to zrobić? Proszę Państwa, główną metodą wydłużania sprawy w sądzie są świadkowie. Wzywam świadków 5-6. Ci świadkowie przychodzą, nie przychodzą, druga strona się stawia, nie stawia i kolejna rozprawa, i kolejna rozprawa. I to trwa 2-3 lata. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii jest taka zasada, że można świadka przesłuchać przed rozprawą. To zmiana procedury cywilnej. Przesłuchuje świadka, jeśli potrzebuje jeszcze w czasie rozprawy, kiedy jest oskarżony i obrońca i tak dalej, to go sobie dobiera. Ale na ogół w 98% nie potrzebuje większości świadka. Co więcej, świadka nie spisuje, tylko nagrywam kamerę. Bo wtedy to jest niezmanipulowane po pierwsze, a po drugie szybko. Kilka razy szybciej niż zapisywanie. Więc jeśli byśmy wpisywali nagrania oraz przesłuchania przed rozprawą, byśmy byli w stanie nawet o połowę skrócić czas. Otóż, jakie są propozycje pańskiego ruchu poparcia na zatrzymanie naukowców polskich, którzy za nasze podatki się kształcą i jak wiemy, następuje tak zwane zjawisko drenażu mózgu? Płatne, ten drugi kierunek miał być płatny i pan o tym myśli, ponieważ jeśli chodzi o to bezrobocie, które rośnie w wyniku tego, że ludzie wyjeżdżają za granicę po pracy, a nie mogą się rozwijać w Polsce, bo na przykład jeden kierunek będzie za mało, żeby dostać dobrą pracę. Trudno jest w kilku minutach streścić, ale tak, po pierwsze, gimnazja się nie sprawdzi. Zgodzicie się Państwo? Tak. To nie ma sensu. I trzeba mieć odwagę się z tego wycofać. Czasami popełnia się błędy, nie ma sensu trwać do końca tych błędów. Tymczasem polska szkoła przede wszystkim za mało uczy kapitału społecznego, a mamy najniższy kapitał społeczny w Unii Europejskiej, czyli tej współpracy, zrobienia czegoś razem, założenia stowarzyszenia, bycia w partii. Tego się za mało uczy. Na to potrzeba oczywiście
mniejszych grup i tak dalej właśnie w szkole, żeby tego typu rzeczy uczyć. Ale nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, w Niemczech żaden uczeń nie zdaje sam klasówki. Tylko się wyznacza dwóch, trzech uczniów do zdawania, żeby oni się uczyli współpracy. Żeby byli w różnych tam relacjach. Ja raz jestem szefem jakiejś grupy, raz jestem członkiem tej grupy, raz w takiej pozycji, raz w takiej. Rozwija się inteligencję emocjonalną, zdolność współpracy, zaufanie do drugiego człowieka, współodpowiedzialność. Powiedzieć sobie, że my na przykład wszystkich tych, którzy wybierają studia inżynieryjne, którzy wybierają studia informatyczne, cybernetyczne, matematyczne, bo w tych miejscach będą powstawały miejsca pracy w tych dziedzinach. W przyszłości. Wymieniamy ile rzeczy, studiujesz za darmo, czy rano, czy wieczorem, czy w prywatnej, czy w publicznej uczelni. Plus do tego system stypendialny naukowy, to jest oddzielna kwestia. Natomiast, jak chcesz studiować, tak jak ja, filozofię, czy chcesz studiować psychologię społeczną, czy zarządzanie, to sobie musisz za to zapłacić.